Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam uczniów klasy czwartej w tym szczególnym tygodniu, wielkim tygodniu, który przygotowuje nas do radosnej uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa. Ten tydzień naprawdę jest wielki przez to, co powinno się wydarzyć w naszym sercu. Na nowo chcemy sobie uświadomić miłość Pana Boga i odnaleźć nasze życie w tej miłości. Chcemy tak zanurzyć nasze życie w tej miłości, byśmy stali się szczęśliwi. Bo o to chodzi. Pomódlmy się wspólnie na początku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Kochani, Kościół oddaje Panu Bogu chwałę i uwielbienie, a przecież Kościół to każdy z nas, wspólnota wierzących. Przez swoją modlitwę, w sposób szczególny modlitwę liturgiczną, tą modlitwę oficjalną. A liturgię także odmierzamy rokiem liturgicznym. Chciałbym jego schemat tutaj pokazać, on nam jest znany. Mówiliśmy o nim często. I tak jak widzimy, Adwent przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia. Tak Wielki Post, też dla fioletowo, przygotowuje nas do Wielkanocy. Jednak pomiędzy Wielkim Postem a Wielkanocą na czerwono jest takie słowo, taki wyraz triduum od trzy. Triduum paschalne, trzy dni paschalne. I o dwóch dniach z tych trzech dni powiemy sobie dzisiaj. Jakie to dni? Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, a na następnym nagraniu lekcji powiemy sobie o Wielkiej Sobocie. Kończy się Triduum i rozpocznie się okres wielkanocny od uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa. A więc te trzy święte dni zaraz po Wielkim Poście, one już nie są w Wielkim Poście, bezpośrednio są przed uroczystością Zmartwychwstania Pana Jezusa, przed Niedzielą Zmartwychwstania, najważniejszym, największym świętem chrześcijaństwa. To dobrze. Teraz te trzy dni. One skupiają naszą uwagę na dziele zbawienia. Pomyślmy sobie, czemu potrzebujemy zbawienia? Bo człowiek, który popadł w grzech, sam o własnych siłach nie jest w stanie grzechu pokonać. Dlatego potrzeba było, by przyszedł ktoś z zewnątrz i człowieka wyrwał z grzechu, podniósł go z tych upadków. I tak się stało. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego dał. Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi na ziemię, aby zbawić nas wszystkich. Zbawić wszystkich ludzi, tych, którzy w Niego uwierzą, to oni tą łaskę zbawienia otrzymują. Więc widzimy, że to będą rozważane bardzo ważne tajemnice dotyczące mojego i Twojego życia. Wielki Czwartek. Napisałem takie słowa kluczne. Z Wielkim Czwartkiem szczególnie służba. Służba. Ten piękny opis Ewangelii, Jezus spożywa z uczniami swoją ostatnią wieczerzę. Bo już następnego dnia
będzie wydany na śmierć. Wielki Czwartek zaprasza uczniów, przygotowuje, oni przygotowują tą ostatnią wieczerzę paschalną. Zanim to wszystko się jeszcze rozpoczęło i usiedli do stołu, Jezus wziął prześcieradło, opasał się nim, wziął jakiś ręcznik, jakieś płótno i miskę i wodę, by obmyć nogi apostołom. Może tak to przechodzi do naszego porządku dziennego, a Jezus umył nogi apostołom. To był dla nich szok, bo nogi myli niewolnicy. A to Pan, to Bóg, to ktoś, kto czyni cuda, ktoś, kto jest wspaniały. Jego nauczanie słuchało tak wiele osób, Jego nauczania. A teraz bierze miskę i chce myć nogi apostołom. Niejako przyjmuje zadania niewolnika, bo to w tych czasach niewolnicy myli nogi. Zdziwienie, a to mówi, nie, Panie Piotr, mówi, Panie, nie, Ty mi nóg nie będziesz mył. A Jezus do niego, potrzebałbym się obmył nogi, pozwól. I Piotr się zgadza. Jezus, który myje nogi. I na cześć tego wydarzenia w liturgii Wielkiego Czwartku w katedrach, tam są księża biskupi, ale i w wielu parafiach jest taki obrzęd umycia nóg. Wybiera się mężczyzn czy kobiety, jest ten obrzęd umycia nóg. Widzimy może na nagraniach Ojciec Święty myje innym nogi. Służba. Czy my lubimy służyć? Czasami myślimy, a co ja będę robił dla kogoś innego? Przecież nie jestem niewolnikiem. A co mi ktoś będzie kazał? Prawda, nie jesteś niewolnikiem. Ale czy chcesz komuś pomóc z miłości? Służba to patrzenie dalej niż czubek własnego nosa. Służba to kierowanie się sercem i miłością. Tak bardzo potrzeba służby, szczególnie w tych czasach, kiedy jest tylu smutnych, potrzebujących. Potrzeba służby młodemu człowiekowi, może twojemu koledze, twojej koleżance. Służba, taka świadomość, że nie żyje dla siebie, tego mnie uczy Jezus. No i później, jak mamy ten obrazek, Pan Jezus Wielki Czwartek zrobił coś, czego obrzęd tej wieczerzy paschalnej nie zakładał. Wziął chleb i wziął wino. To jeszcze było. Spożywali chleb, pili wino, ale Jezus mówi słowa, które słyszymy do dziś. To jest ciało moje. To jest krew moja. Bierze chleb i mówi, to jest ciało moje. I daje im, spożywajcie, jedzcie. Bierzcie i jedzcie. Później bierze kielich. To jest krew moja, bierzcie i pijcie. Człowiek ma jeść i pić ciało i krew Boga. To szok. Jak Jezus bardzo się daje ludziom, że staje się dla nas pokarmem. Szok, tajemnica wiary. Umysł ludzki się gubi, choć my wierzymy. Tę tajemnicę Eucharystii. Jezus Wielki Czwartek, można powiedzieć, pierwszą mszę świętą odprawia. Pierwszy raz dokonuje się ten cud przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa. Ale mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Jezus także w tym dniu ustanawia sakrament kapłaństwa. Więc widzimy i kapłana, i ten moment tego cudu. Te słowa Jezusa są mówione przez nas kapłanów. To jest dzień, kiedy ludzie szczególnie się za nas modlą. Bardzo Wam za to dziękujemy. Za każdą modlitwę za kapłanów ja dziękuję. Za każde dobre słowo, życzliwość. Bo kapłaństwo to nie jest życie w honorach, bycie kimś lepszym, nie. Kapłaństwo to jest służba na wzór Jezusa.
I także Bogu dziękujemy, że nas do tego powołał i nam daje takie okazje, by służyć. Jak to wiele daje radości, jak wiele daje radości służba Wam na katechezie, służba ludziom chorym, cierpiącym, udzielanie sakramentu, jak daje wiele radości, prowadzenie innych do Jezusa. Naprawdę wiele radości. Wielki Czwartek. Ale co jeszcze? Po tym spotkaniu, po tej ostatniej wieczerzy, Jezus udał się z uczniami na modlitwę. Udał się z uczniami na modlitwę. Już nie było jednego ucznia apostoła, Judasza, bo wyszedł. I doniósł na Jezusa, gdzie jest. Przyszła kohorta, przyszli uzbrojeni ludzie i pojmali Jezusa. Dlatego w Wielki Czwartek przeżywamy także tajemnicę, że człowiek może zdradzić Jezusa, zdradzić Boga. Wielki dramat. Stało się coś więcej. Jezus został osamotniony. Nawet uczniowie, apostołowie go zostawili w strachu i lęku. Piotr, później święty Piotr, 3 razy się go wyparł. Nie znam tego człowieka. I Wielki Czwartek przenosimy Pana Jezusa do tak zwanej ciemnicy. Przebywał tą noc w takim lochu, odosobnieniu. I jesteśmy z Jezusem w tej samotności, z Jezusem, który czeka na śmierć. Jedną z takich ciemnic Wam pokażę. Myślę, że dobrze widać. Jezus sam, skuty łańcuchami. No i te słowa, które powiedział do Judasza: przyjacielu, po coś przyszedł? Choć wie, że go Jezus, Judasz zdradza, mówi: po co przyszedłeś, przyjacielu? Jezus nie przekreślił nawet Judasza. Ta samotność. Jesteśmy z Jezusem, chcemy być z Nim na modlitwie, chcemy Go pocieszać. Drugie słowo, klucz. To słowo ofiara. Ono jest także związane ze służbą. Ofiara. To Pan Jezus na krzyżu dokonuje naszego zbawienia. I mam to dobrze wytłumaczyć. Za każde przestępstwo powinna być kara. I to jest sprawiedliwe. Jak się zrobi coś złego, to powinno się ponieść karę. Ktoś jest winny i ponosi karę. Bo gdyby nie było kary, to byłoby niesprawiedliwe. Każdy by robił, co chciał, co by chciał i nie byłby karany, nie byłoby dobrze. Czyli za nasze grzechy należy się nam kara. Za te przestępstwa względem Pana Boga należy się kara. Pan Jezus całą karę wynikającą ze sprawiedliwości wziął na siebie na krzyżu. Za moje i Twoje grzechy, bo Pan Jezus jest niewinny, był niewinny, nie zrobił nic złego, nie był przestępcą. Za moje i Twoje grzechy składa ofiarę jako niewinny, bierze na siebie karę, która jest śmiercią, a daje każdemu z nas życie, daje miłosierdzie, daje odpuszczenie grzechów. Jezus modli się na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacza nam, grzesznym, słabym ludziom, którzy go grzechami do krzyża ciągle przybijamy. Ofiara Jezusa. Dlatego w Wielki Piątek przeżywamy adoracji krzyża. W tym dniu jedyny dzień w ciągu całego roku, kiedy w Kościele nie obchodzi się mszy świętej. Wielki Piątek nie ma mszy świętej. Jest liturgia Męki Pańskiej, rozważamy tą tajemnicę, ale nie ma mszy świętej. Nie dokonuje się cud przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa.
by podkreślić, że to jest ta ofiara, adoracja krzyża. Odsłaniamy krzyże, by oddać im cześć, by ucałować Jezusa nogi i ręce. Wiemy, że te święta i ten Triduum jest wyjątkowe. Także przez to, że nie pójdziemy do kościoła, zostaniemy w domu. W domu weźcie krzyż w Wielki Piątek. Pocałujcie święte rany Jezusa. Pomódlcie się wspólnie z rodziną, patrząc na krzyż. Dziękując Panu Bogu za tak wielką Jego miłość. I razem z Maryją, która po śmierci Jezusa trzyma bolejące ciało Pana Jezusa. Matka Bolesna, na krzyżu Jezus powiedział: oto matka Twoja, matko, oto syn Twój. Jezus nam daje Maryję. Ona nas prowadzi pod krzyż, nie w rozpaczy, że się wszystko skończyło, lecz z nadzieją. Na co nadzieją? Na plon obfity. Trzecie słowo klucz. Plon obfity. Jest taki piękny tekst biblijny. Już cytuję z pamięci, choć można z łatwością odnaleźć w Piśmie Świętym, które tu mam przed sobą. Taki wspaniały tekst biblijny. Jeśli ziarno wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostaje samo. A jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To umieranie, obumieranie, tak ziarenka w ziemi, później przynosi plon. Z jednego ziarna jest wiele innych ziaren. I ta śmierć Jezusa na krzyżu to umieranie. Ta śmierć nie jest bezowocna, plonem obfity jest zbawienie moje i Twoje. I chcemy Pana Boga w tym uwielbić, tej wielkiej tajemnicy miłości. Miłości, która zwycięża, powiemy jutro, to się nie skończyło na krzyżu. Trzeciego dnia Pan zmartwychwstał, to już jutro powiemy. Bardzo przeżywam te lekcje, bo to są piękne treści, które chcę Wam przekazać. Jezus, sługa, myjący nogi, Jezus, który daje się w Komunii Świętej, ofiara na krzyżu, adoracja krzyża, dar Maryi jako naszej Matki i nadzieja, że życie i miłość pokonują nienawiść i śmierć. O to chodzi, te święte dni. Chcę Was zaprosić, byście w Wielki Czwartek chcieli przebywać z Jezusem pierw w czasie ostatniej wieczerzy, gdy jest z uczniami, a potem, gdy został pojmany tej samotności. Może w wieczornym pacierzu pomyślcie, że Jezus jest w więzieniu i jest sam i czeka na śmierć. Ja go bardzo kocham, chcę go pocieszyć, chcę z nim być, chcę o nim pomyśleć. Razem z rodziną albo osobno, warto. A Wielki Piątek, adoracja krzyża, ucałowanie krzyża, ale także modlitwa drogą krzyżową. Znamy 14 stacji drogi krzyżowej. Wspólnie znajdźmy rozważania w książeczce, pomódlmy się. I będzie dobrze. Z Jezusem już jest dobrze. On jest naszą nadzieją, On jest naszą miłością. Więc na koniec odmówmy modlitwę, której za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Udzielam Wam błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa.